Pieniądze potrafią być bezcenne lub warte krocie, wiedzą o tym doskonale numizmatycy. Hitem wśród nich jest moneta o nominale 5 zł. Kiedyś była w normalnym obrocie, dziś każdy walczy o nią w swojej domowej kolekcji. Pieniądze z dawnych czasów potrafią osiągać zawrotne sumy. Nie muszą być to wcale znaleziska sprzed kilkuset lat, bowiem polska moneta sprzed kilkudziesięciu lat robi furorę. Lepiej sprawdź, czy nie masz jej schowanej w piwnicy lub na strychu. Kolekcjonerzy potrafią wydać grube pieniądze, by mieć ją w swojej kolekcji. Wartość 5 złotówki to, jak niektórzy prawidłowo się domyślają, 5 złotych. Jednak moneta z 1958 roku to pożądany przez numizmatyków święty Graal. Potrafią za nią zapłacić nawet 1699 zł. Aukcje internetowe, których przedmiotem jest dokładnie ta moneta, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Pięciozłotówka nazywana jest potocznie monetą rybak słoneczko. Na rewersie pięciozłotówki możemy zobaczyć rybaka, który ciągnie długie sieci. Po jego lewej stronie znajduje się nominał monety, a po prawo można dostrzec monogram projektanta, którym był Józef Gosławski. Artysta był polskim rzeźbiarzem i medalierem. Zajmował się projektowaniem medali, pomników oraz właśnie takich monet. Ci, którzy interesują się sztuką, dostrzegą wpływy kubizmu w zaprojektowaniu sylwetki rybaka. A skąd nazwa słoneczko? Jeśli jest w idealnym stanie, otrzymamy za nią prawie 2000 zł. Słoneczko możemy dostrzec tylko za pomocą lupy. Znajduje się ono nad prawym ramieniem rybaka. Na pierwszy rzut oka jest całkowicie niewidoczne. Potrzeba naprawdę dobrego szkła powiększającego, aby zobaczyć taki szczegół. Na awersie widać oczywiście orła białego z napisem Polska Rzeczpospolita Ludowa 1958. Dzisiaj grzeje, 1. Kuchenne rewolucje w obliczu tragicznej śmierci, potem następne ciosy. Magda Gessler nie mogła powstrzymać łez. 2. Cena pączków u Magdy Gessler zwala z nóg. Trzeba wydać jeszcze więcej niż w zeszłym roku. Moneta, którą można obejrzeć poniżej, została wystawiona na internetowej aukcji. Jej cena dobiła 1699 zł. Skąd taka zawrotna kwota? Wszystko przez to, że stan monety został oceniony na 1. W skali numizmatycznej oznacza to, że jej stan w momencie aukcji jest bliski stanowi męczennemu. Oznacza to, że kupując monetę możemy otrzymać praktycznie nieużywany pieniądz. Warto więc sprawdzić, czy mamy w swoich pamiątkach lub zbiorach wyjątkową monetę. Dla nas może być zbyteczna, lecz portfel zdecydowanie się wzbogaci. Fotografia Allegro. Najlepsze newsy dnia, źródło, Fakt. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.
www.radiowrocław.pl, na Google News.